Sercowo powstało tak naprawdę dużo wcześniej niż sama kapliczka i cała trylogia sercowska, ponieważ było miasteczkiem z cofniętych przeze mnie z Łatpada opowiadań. Miałam jakiś taki sentyment do tej nazwy. Uważałam ją po prostu za uroczą i nie chciałam, żeby się zmarnowała. Dlatego zbudowałam cały ten sercowski świat. Żółte liceum, zieloną podstawówkę, anielską, kościół Świętego Ducha. To wszystko, co tworzy Sercowo, pozornie jest tylko w mojej wyobraźni, ale można znaleźć cienie i odbicie tego w rzeczywistości. Jako harcerka wiele razy jeździłam po małych miasteczkach po Polsce i te malownicze miejscowości jakoś zapadły w mojej głowie i stworzyły właśnie Sercowo. Taką zbieraninę, układankę tych wszystkich pięknych miejsc. Ono jest troszkę taką idyllą, ale ono miało być po prostu takie piękne. Miało być trochę takim locus amoneus, żeby ludzie czuli się tam dobrze, tak samo jak moi bohaterowie. Żółte liceum stworzyłam ze wspomnień z mojego liceum, z liceum Aruchutowskiego, do którego chodziłam. Było to katolickie liceum na Bielanach w Warszawie. I przy nim stała mała drewniana kapliczka, którą codziennie mijałam, a to wchodząc do szkoły albo idąc na zajęcia do internatu. I ten widok jakoś został w mojej głowie i kojarzył się z czymś przyjemnym, czymś dobrym, z czasem, do którego często wracam. I będąc w klasie maturalnej stwierdziłam, że chcę to zatrzymać, że nie chcę odchodzić z mojego żółtego liceum i chcę pokazać komuś, jak wspaniale można przeżyć szkołę średnią. I że to nie musi być tylko utrapienie, do którego chodzimy od poniedziałku do piątku, tylko coś naprawdę fantastycznego. I dlatego moje żółte liceum jest na Bielanach, a każdy swoje może znaleźć, gdy otworzy tę książkę. Na stworzenie kapliczki i całej trylogii sercowskiej ogromny wpływ miała moja dziecięca fascynacja Lucy Maud Montgomery i jej Anią z Zielonego Wzgórza. Chciałam, żeby to była taka polska Ania, żeby to było takie Avonlea, żeby to była taka Ania Shirley i Gilbert Blythe, bo każda nastolatka potrzebuje Gilberta Blythe'a, o czym się też dobitnie przekonałam pisząc. A jednocześnie są to takie połączone fragmenty, a to z Louisy May Alcott i jej Małych Kobietek, a to z Jane Austen, takich delikatnych, pełnych miłości opowieści, a także z tego, co poznałam na studiach, ponieważ trylogię sercowską pisałam też głównie będąc już studentką polonistyki i każdy nowy tekst czytałam w ten sposób, że cały mój rok po prostu czytał, pisał streszczenia, a ja czytałam, zaznaczałam sobie cytaty i myślałam, kurczę, to może być jakaś super scena, o, albo tego wiersza użyję w następnym rozdziale. I każda taka taki impuls, który pojawiał się na tych studiach, każda taka chwila natchnienia sprawiała, że w mojej głowie już wytwarzały się jakieś sceny, dialogi, jakiś kawałek tego sercowskiego świata, więc kapliczka jest taką układanką z pięknych powieści wielkich autorek, z wierszy polskich poetów, z literatury i z myśli filozoficznych. Jest moim wielkim hołdem dla literatury i dla kultury jako takiej. Chciałabym, żeby ten, kto otworzy ją, znalazł tam myśl, która być może powiedzie go do ulubionej książki, może zakocha w jakimś wierszu, a może go po prostu odkryje.